Szwagier Polej. Co to Artur przyjechał tutaj do nas. Właśnie. W ogóle się przywitamy tak cześć, przy wszystkich. Cześć, cześć. Siema, cześć, siema, cześć. No, dzisiaj daj mi pół, daj mi pół. No. Nie, pół, bo prowadzę pociąg do domu. Tu jest odpowiednia działka. Pociąg do Hollywood. Tak jest. To będzie dla ciebie. Antek dziś ja mam nie tutaj. Pije, bo nie, prowadzi. Ja prowadzę, więc czarną śmierć będę. No to na dzień dobry. Działabniem. Zdroweczko. A, kawa, kawa. A. Śmiało mogło śpić. No. To procenty podlaskie. Tak jest. I tak smakują. Pozwolę sobie rozpocząć naszą rozmowę od pytania związanego z początkami waszej kariery na YouTubie. Jak to się w ogóle stało, że założyliście kanał Śmiechawa TV? Antek wszystkiego dokonał, bo on jest internetowy. Szwagier nie był internetowym. No i Antek tak się zastanawiał, jak tu zarobić, żeby się nie narobić. Nie, nie, szukałem swojego miejsca, wiesz, na ziemi, nie? I tak, żeby się, no tak jak szwagier mówi, żeby się nie narobić za dużo, nie? Bo teraz taka jest sytuacja, nie? Na rynku, że każdy zapierdziela, a wypłata, wiesz jaka, nie? Sam wiesz, bo wyjechałeś za granicę. Musiałem uciekać za granicę. A my nie uciekliśmy, więc zostaliśmy. Znaczy byłem też za granicą, ale tam mi się nie spodobało, bo tam ciężko z rodziną, nie? Tutaj jest łatwiej kontakty rodzinne utrzymać. A więc zaczęliśmy tak, że ja biegałem za szwagrem chyba z rok czasu, może dłużej, nie wiem, już szwagier nie, pewnie no, bardziej no, pół roku. Pół roku. Znaczy namawiał mnie do wszystkiego. Mówię, słuchaj, dawaj, zadziałamy coś na internecie, przy okazji będzie fajna zabawa, a tym bardziej, że Antek miał pasję do filmowania, miał jakiś wtedy aparacik, próbował coś... Klipy tam kręciłem, no, jakieś dla znajomych, nie? Także już był obcykany... Jakieś zalążki były i chciałem to rozwijać, nawet... Na początku nie było wiadomo, że to będzie nasze główne źródło utrzymania, nasza praca, ale związana też z pasją, nie? Ale się udało. Zaczęliśmy dla zabawy. Tak. Ja w ogóle myślałem, że zrobimy kilka odcinków i odpuścimy. Ogólnie przez pierwszy rok praktycznie nic nie zarobiliśmy, nie? No to... Straty, tylko inwestowaliśmy właśnie w sprzęt i tak dalej, bo to zawsze coś trzeba było dokupić, jakieś nawet głupie lampy czy coś, nie? No i... Powoli, no i założyliśmy wtedy, spróbowaliśmy, nakręciliśmy jeden odcinek, drugi, trzeci i patrzymy, że widzów mamy 80, może 7 subskrybentów wtedy było, no i ja do Antka mówię, słuchaj, dawaj zrobimy szambo, odcinek przyłomowy i zobaczymy, jeżeli to pójdzie, no to kręcimy dalej, jeżeli nie, to nie kręcimy, zwijamy manatki i tak. Będziemy... Znaczy pewnie tam sobie... może by coś tam się kręciło jeszcze tak dla fanu, nie? No. Ale już byśmy bardziej patrzyli, czy to opublikować, czy nie opublikować, nie? No i zrobiliśmy ten odcinek szambo, suby poszły do góry, wyświetlenia poszły, trafiliśmy na portale, tam na główne strony, no. Nagle zainteresowanie, coś i... Bo ludzie i ruszyło na i początku... wtedy jak widzieliśmy, że ludzie chcą, dalej przygód szwagrów, no to pociągnęliśmy. Na początku ludzie myśleli prawdopodobnie, że szwagry to wiesz, takie prawdziwe postacie, nie? Że gdzieś tam istnieją na tym Podlasiu, siedzą kurwa w tej w chatce i piją, wiesz, lulki palą, nie? A to, że, tak... że to pokazywane było jakby prawdziwe tak. Życie, nie? Ale to takie niby prawdziwe, ale no wiesz, reżyserowane, nie? Od samego początku. A tym bardziej, że my chcieliśmy tylko robić własną interpretację dowcipów. A to, że ja znałem dużo dowcipów, zawsze w towarzystwie opowiadałem i Antek mówi, ja to wypatrzyłem. Szwagier, dawaj, bo jest luka taka na YouTubie, chodź, zaczniemy swoją interpretację kręcić. No i postanowiliśmy, ok, nakręciliśmy pierwszy odcinek, kręcimy drugi, aha, a jak ty będziesz się nazywał? Znowu wymyślać. Ja mówię, słuchaj, miejscowa ta sama. Dawaj zrobimy tak, ale serialowo, żeby już nic się przyzwyczaił. Postacie te same zostaną, postacie, nie? Te i chronologia jakaś jest, coś. To do i... dzisiaj tam ciągniemy tą chronologię. Mamy widzów takich, że śledzą nas od pierwszego odcinka, wiedzą wszystko, tak, jeżeli nawet zrobimy jakieś coś tam... Nie tak. Coś nie tak. To piszą, mówią, a czemu tak wyszło, a nie tak? No. Przecież to wcześniej było jakaś inna chronologia, no. Nie? Tak, ale... dlatego zrobiliśmy kilka seriali, żeby troszeczkę się odciąć, no. Bo był na początku wideo dowcip. Potem zrobiliśmy krótkie historyjki, niezwiązane jakby, ale też gra Antek i Szwagier. Szwagier Shot. Żeby po prostu można było odciąć i nie przypinać do tej chronologii całej.
chcąc, nie chcąc, i tak technologia zaczęła się utrzymywać, że Zośka to żona Antka, że coś tam, wszystko ten. Potem postanowiliśmy, dobra, kolejny zrobimy serial, paron dokumentalny. Szwagry, zabawne historie. Właśnie. I widzą, tak to się przyjęło, że oni lepiej to oglądają teraz niż jak wideodowcipy, nie? Nasz taki początkowy serial, wiesz. Ale dalej działamy. No teraz chcemy strzelić wideodowcip znowu taki fajny, nie? Na razie nie będziemy mówić, bo nie wiadomo, kiedy wypuścisz. I właśnie się rozwijamy cały czas. Na tym kanale się rozwijamy, inwestujemy w sprzęt. Już wideodowcipy nagrywamy w 4K. Mamy rekorder, mamy sprzęt, który nam na to pozwala. I oczywiście sobie więcej roboty musimy poświęcić, tak. No i oczywiście tam i oświetlenia, choć bo wszystko robimy we dwóch. Mm-hmm. Nie mamy operatora żadnego. Ja jeszcze wspomnę co do pytania początkowego, to jeszcze właśnie jak chodziłem namawiać szwagra, a szwagier mówi, a to jakieś wymówki wynajdywał, że a to nie, a to tego. Ja już nawet już wiesz, przyszedłem takie szkolenie, takie tam jest teoretyczne, nie, na YouTubie. Przyszedłem, posprawdzałem, porejestrowałem wszystko, już wiesz, już poustawiałem, nie, kanał już był przygotowany na wrzucenie filmu. Ja mówię, szwagier, już wszystko, mówię, weryfikacja jest, mówię, chodź, wrzucimy pierwszy jakiś film, nakręcimy, no i wtedy... Wszystkie znaki powiedział. Na niebie mówią, że po tak, prostu za chwilę trzeba już, trzeba już, nie ma zmiłuj. Trzeba wrzucać, nie, no i... I szumraki. Pierwsze były, przyszedłem, szwagier rąbał drzewo tutaj pod chatką. Dawaj szwagier, coś nagramy. No i poszło. I tak. To były początki. Tak jest. Wasz kanał ma w tej chwili ponad 1 000 000 subskrybentów. Jak radzicie sobie z wizytami widzów, którzy przyjeżdżają w odwiedziny? Oj, to jest bolące. Nie radzimy. Nikt się właśnie w tamtym momencie nie myślałem, że to tak strzeli i będziemy mieli taki odbiór i tylu widzów na całym świecie. Bardzo to jest miłe, ale... Czasami też dokuczliwe, tym bardziej dla szwagra, bo ma... No bo każdy, tak... wiesz, śledzi, gdzie on mieszka, tam jakieś filmy powstają, gdzie, jak tam trafić do szwagra, nie? I ludzie bez zapowiedzi, wiesz, natarczywie tutaj napastują go, nie? Czy robisz obiad, czy dziecku pakujesz tak. do przedszkola. Nie rozumieją, że szwagier ma prywatne życie. Tego, chodź, wypijemy, czy coś, w nocy dzwonią, pukają do okien. Oczywiście. Ja mówię, żeby ja mieszkał tu sam, to by okej, okay, machnąłbym ręką. Wpadaj z flacho, nie, pierdolnie mi i tego. Widzowie, ale widzowie, którzy nie szanują prywatności, no to co ja mogę zrobić? Pogonić? Jeszcze nikogo nie pogoniłem. Po prostu kilku osobom już powiedziałem, że nie robię zdjęć z wami, żeby odgonić to. Próbowałem kilka razy w materiałach na YouTube, nie, w naszych filmach, żeby obejrzeli to i... dotarło do nich, że nie przyjeżdżać tutaj, nie zawracać gitary. Tak, oczywiście, daliśmy... od tego są eventy. Ogłaszamy, że będziemy gdzieś tam, będziemy na scenie, będziemy w strefie autografów. Tam się spotykamy. Tak, daliśmy kilka możliwości na spotkania, nie? Na przykład na Patronite można wybrać sobie taki próg. Tak, tak. I tak samo zresztą ty, nie? Można się umówić. Jak ktoś kulturalnie się umówi, wie co i jak jest naszym naprawdę fanem, to wie jak się umówić, żeby się spotkać i się spotka i będzie zajebiście. Zrobi te zdjęcie, nawet i flaszkę można strzelić, nie? Ale jak ktoś przyjeżdża na tarczywie, wiesz, bez umówienia i on mówi, że jest najlepszym, prawdziwym fanem, wszystkie odcinki obejrzał, a my zadajemy pytanie, jak szwagier ma na imię, on nie wie, no to jaki to prawdziwy fan tak naprawdę, nie? Oczywiście, jak na mieście gdzieś się spotkamy, no to nie ma problemu. Z każdym piątka przybijemy, zdjęcie zrobimy, krótka pogawędka, nie ma problemu, nie? Ale no, jak ktoś chce chatkę szwagra zobaczyć, no to musi się postarać, musi naprawdę być prawdziwym fanem, nie? Bo tu takie nachodzenie, mówię, nie mogę grilla zrobić z rodziną, usiądę, tak. No to już stoją pod bramę, każdy wchodzi. Pielgrzymki wiesz, takie chodzą, i to nie tylko młodzież, to jest starsi ludzie przyjeżdżają, się przykrywają swoimi dzieciakami, że wiesz, przywiózł dzieciaka, przywiózł go z daleka, żeby pokazać ciebie. Ja mówię, a co by było, jakby mnie tu nie było? A my tak ślepo jechali. No. Ja mówię, przecież mówiłem, żeby nie przyjeżdżać. Oni nie wiedzą, nie wiedzą. Ani niektórzy wiedzą. Ale i tak liczyli na szczęście, że wiesz, a mamy potem pretensje, że przyjeżdżają na przykład po klamkę pocałowali, że tak powiem. Szwagier, ciebie nie było, tego no, jeszcze pretensje mają. No, wiesz. Ze mną mieszka babcia, która ma 90 lat i ona w ciągu dnia, jak otworzy 7 razy drzwi i każdy mówi się pyta, gdzie jest szwagier, ona potem kolejna mu mówi, moja szwagrowie na cmentarzu. Dobrze, że strzelby nie są dostępne. Córka nie wyjdzie posiedzieć, bo ona mówi, tata, ja nie mogę u siebie na podwórku posiedzieć, bo cały czas ktoś stoi zza płotu i wygląda. No to jest już paranoja się robi. No, tak trochę niekulturalnie, nie?
się zachowują, co niektórzy. I przyjeżdżają tylko tak, zdjęcie i poszedł. Się wpieprzają na posesję prywatną. Babcia z rana wychodzi o godzinę 5. Wyszła w kietce nocnej sobie powietrze czepnąć, a tu z chatki, nie, o 5, tak, przyszli wtedy, bo tam z tamtych kilku tak wracali. Tak, i przyszli, ktoś się wpierdolił tu jakby, no. Na posesję. W ciągu dnia z chałupy tu wychodzą. A no. Babcia mówi, a co wy tu robicie? A my tu zdjęcia robili. Normalnie, bez pytania, drzwi były otwarte, znaczy klucz siedział. Weszli, sobie zrobili zdjęcie i wyszli, no. No jeszcze tak dobrze, się tylko robię. Tak. To następnym razem na policję dzwonię tyle. No. No i się zamykam teraz i... Ale ludzie nie rozumieją, oni myślą, że tak, jeżeli ja szanuję widza, ale niech widz też mnie uszanuje, bo od tego, od zdjęć są eventy tak. Ewentualnie chcesz nas spotkać, spotkaj nas na mieście, nie? Jesteśmy dostępni, gdzieś chodzimy, czy tu po Mońkach nawet, można gdzieś tam sobie wpaść, poczekać na parkingu przed tym sklepem jednym czy drugim. Przecież jesteśmy ludźmi, chodzimy do takich sklepów, no, nie? Po mieście też. Podjeżdżają, tu stoją, czekają. No. No ale tu nie można, no nie można. Czyli ludzie po prostu traktują waszą prywatność jak wycieczkę do zoo, załóżmy. No tak. Wycieczkę na jakąś pielgrzymkę. Ja byłem ostatnio w zoo w Warszawie, nie? I tam jest taka ściana i tam małpy napierdalają, nie? No to tak jak szwagier, jakby tam posadzić szwagra i Jantka i ludzie przychodzili. Czapeczkę. Jakby było, nie? No więc tak, uszanujcie prywatność szwagra przede wszystkim, bo ja tam mieszkam w mieszkaniu, tam rzadko kto przychodzi. Czasami tam już naprawdę się trafi, że kurde, też jeszcze trafi, nie, ale... Nawet na Google napisaliśmy, żeby na Street View nas usunęli, no to rozwiązali. No ale kolejne pytanie. A gdyby nie wynaleziono YouTube'a, to co byście robili? Szwagier, ja powiem standardowo, szwagier na wszystkim się zna, nie? Ja bym nie zginął, chodził do normalnej fizycznej pracy. Jakby zdrowie pozwoliło, bo wtedy akurat jak Antek mnie namówił do tego kanału, byłem w trakcie rehabilitacji i zbytnio nie mogłem fizycznie pracować. No i to mi jakby... Wtedy pozwoliło, znaczy, no dałem szansę dla tego hobby, żeby się pobawić, by ponagrywać. Żeby rozwinąć. Tak, ale żebym ja był w normalnej robocie, to chyba bym się nie skusił na to. Nie, to na pewno bym się nie skusił, bo szwagier nie jest jakimś tam ryzykantem czy coś. On i tym bardziej, po bezpiecznej linii idzie zawsze. Lepiej małą łyżką, a regularnie. I po prostu ja nie byłem internetowy, ja się broniłem przed internetem jak najdłużej. U mnie córka mówi, tata u nas mówi, wszyscy w klasie mają internet, tylko ja nie mam i jeszcze jakaś dziewczynka, która tam z biednej rodziny pochodzi. Że my tacy biedni, ja mówię, nie, to nie o to chodzi. To mówię, kiedyś zrozumiesz, że internet to jest zło i lepiej od niego się trzymać, nie, jak najdalej. Znaczy zależy, no, ale, jak to wykorzystasz. No, nie, no oczywiście, ale to jest pożeracz czasu. Z tym, że tak, u mnie dzieci nauczeni tak, że znaczy starsza, wchodzi na tyle, ile ona sobie pozwala, znaczy tak, coś z nauką, oczywiście muzyka jakaś dla relaksu, ma tam kilka kanałów, które tam śledzi, ale nie żeby tam natarczywie, nie? A młode, a to bajki ogląda, no co zrobisz, szwagrów no, tam zbytnio nie ogląda. Telewizji, kiedyś się telewizję siedziało, oglądało, teraz siedzi internet ogląda. W internecie. No, znaczy w internecie też bajki, tak, bajki czy jakieś gierki tam. Także u mnie by była fizyczna praca, Antek też tam pracy żadnej się nie bał. Ja tam wiesz, próbowałem, nie? Już jak brałem dofinansowanie, to się dziwili, czemu ja mam, wiesz, tyle pozycji, nie? No bo próbowałem dużo rzeczy, żeby znaleźć swoją jedyną, nie? I w marketach pracował, tak, i za granicą był, no. Także no, próbował wszystkiego. Człowiek wielu zawodów. Tak. Wasz kanał istnieje na YouTube już 5 lat. Czy macie jakiś przepis na to, żeby osiągnąć sukces? Przepis? No to jest jeden przepis. Wytrwałość i systematyczność, oryginalność, nie? To tak w sumie w kilku słowach można powiedzieć, bo jak ktoś się zaweźmie, ma fajny pomysł i będzie to robił, no to osiągnie sukces, nie? Chyba, że będzie jakieś gówno robił, nie? Za przeproszeniem. No to najpierw trzeba przetestować, czy jest na to zapotrzebowanie. Czy chce, wiesz, zależy kto co chce robić, czy chce lamasy robić, czy chce tam lewąskiego grona robić coś, no ale jak będzie systematyczny i będzie dobrze to robił, będzie, wiesz, chciał się rozwijać w tym kierunku, będzie szlifował to, no to na pewno osiągnie sukces. Przede wszystkim jak się uzbiera już jakoś społeczność, która Nawet ja mówiłem, że nie chodzi akurat o YouTube'a, ale no do YouTube'a też to pasuje, nie?
Bo jeżeli zobaczy, że to, co ty robisz, ogląda ileś tam osób, to jest to warto dalej robić. Z tym, że nie zostawić tą społeczność samo sobie, że a tam za rok kolejnego coś tam nagram. Jeżeli chcesz... Społeczność czeka na kolejny film, tak. No to jak właśnie chcesz w tym działać, może masz jakiś pomysł, jak nie, to szukaj inspiracji gdzieś i nagrywaj kolejny materiał. I no. Słuchać to, co piszą widzowie, tak. Z tym, że no oczywiście w głowie musi być filtracja, bo czasami tak. Ktoś specjalnie pisze, żeby ciebie zgnoić. Ale nie tylko, wiesz, jak ktoś... Ty nagrasz, wiesz, jakiś skok do szamba, później piszą, że dawajcie kolejne szambo i szambo tylko, nie? No to szwagier nie może... Szambo challenge. No, właśnie, nie może. I przyjeżdżasz do szwagra i wskakuj do szamba, nie? Nie można, wiesz, się pochłonąć tylko tyle, kto tam co pisze, nie? Tylko ma swoje realizować pomysły, które dadzą ci sukces. No i się nie poddawać dla hejtu, bo po nas też, jak zaczynaliśmy nagrywać, to... Komentarze hejtujące było i to mocno. Tak, tak, że jakieś wieśniaki z Podlasia. Jakieś tam wieśniaki, wiesz, skąd się nagrywać to gówno. Ktoś nie rozumiał, nie? No, ja to ten trochę się przyjmowałem, a tak mówię, spokojny szwagier, to są trolle, to jest internet. To są ludzie, którzy mają za dużo czasu właśnie na dokuczanie innym. No, dokładnie. Znaczy wiesz, no siedzą i tam nie mają na siebie pomysłu. I próbują zwrócić na siebie uwagę. No. Może to też właśnie. Bo jak przeczytasz 100 pozytywnych komentarzy, a jeden negatywny, to ten negatywny będziesz pamiętał. No. A ja mam taką pamięć, że na szczęście nie pamiętam żadnego. Wiem, że są pozytywne, wiem, że tam parę negatywnych jest, ale wiem, że mam komu nagrywać i to robię. My teraz jesteśmy na takim poziomie, że jeżeli trafię na jakiś komentarz, który nas wyzywa lub obraża w jakiś sposób, no to blokuję tego użytkownika na kanale i po co nam taki... nie będzie pisał, bo to nie jest mój widz. No. A co sądzicie o youtuberach, którzy w dosyć szybkim czasie dorobili się miliona subskrybentów? No ja myślę, że jeżeli za tym subem stoi prawdziwy człowiek, no to jak ktoś chce go oglądać, no, ale ktoś czy chce... on utrzyma ten milion jeszcze? Ten znaczy utrzymam, bo nikt tam zazwyczaj rzadko kto daje unisuba, nie? Ale żeby jakiś normalny content tam powstawał, nie? A nie tylko, żeby zrobić kanał dla kanału, nie? Są ludzie, którzy mają łeb na karku i to robią, no. A inne kanały na przykład tam, nie wiem, dają, o tam zbieram na przycisk, nie? No i okej, no zbierał na ten przycisk i co mu z tego przycisku? Wiesz, ale każdy ma swoje właśnie jakieś tam założenia, które osiąga, no i dobrze, nie? Każdy niech robi to, co chce tam, nie ma co tu oceniać ludzi negatywnie. My zbieraliśmy milion prawie 5 lat. Nie, ja jestem, ja wolę jak ten 4 lata, ten milion dla mnie bardziej smakuje, podejrzewam, niż dla tej osoby, kto nazbierał tam przez 2 miesiące. Nie? A ale... i wiemy, że za tymi subskrypcjami stoją prawdziwi ludzie, także to jest społeczność się uzbierała taka prawdziwa, która chce nas oglądać. A... I dłuższy czas, bo zobacz, taki osiągnąć taki sukces, żeby to, bo ja to biorę za sukces, bo my jesteśmy tam od tylu lat i non stop ktoś ogląda, nie? Średnio około tam 8 milionów, czy około 10-8 milionów mamy wyświetleń, więc miesięcznie. Więc to jest bardzo dobry bo wynik. Bo stare odcinki nadal są oglądane, także jeżeli ktoś trafia dopiero na nasz kanał, się zaraża naszym humorem, to zaczyna maraton. Tak, 300 i ma, materiałów na ma, kanale, ma na oglądania może miesiąc, może dłużej. Nie? Odcinki są ponadczasowe, to jest po prostu humor, który po prostu można oglądać z kilkuletnim opóźnieniem. No tak, właśnie, tak, oczywiście. Bo to uniwersalne jest. Tam, że coś, jakaś historyjka i tak dalej, nie? No i wiadomo, że jakość trochę inna była wcześniej, się uczyliśmy montażu i więc teraz też... by wiele rzeczy byśmy ale poprawili. Ale takie stare odcinki też prześmiewcze są, fajne, no. Trochę inny klimat. My wcześniej, znaczy niedawno odpaliliśmy kilka naszych starych odcinków, normalnie mieliśmy bekę sami z siebie. Jak my mówiliśmy, bo to było dubbingowane, niedoświetlone, jakieś błędy montażowe. No. I do tej pory się zdarza, bo człowiek cały czas się uczy, ale widzowie wyłapują. Gdzieś coś nie dociągnie, szklankę przestawisz w to miejsce. Już ludzie piszą, że szklanka się teleportuje, nie? Ale co, wracając do pytania właśnie, jak ktoś... No, ktoś potrafi, to potrafi. Tak, ktoś potrafi, ma ten milion, suby w ogóle teraz nic nie znaczą, liczą się wyświetlenia, ale... Za suby nikt nie płaci. Jeśli ktoś tam chce mieć milion subów, to ma. No to i przycisk będzie miał. Będzie miał. A teraz nowy przycisk, fajny. A jakie macie?
My mamy jeszcze ten taki średni, bo był jeszcze był stary, później wszedł na chwilę ten właśnie, co my mamy, a teraz już jest w ogóle nowy, no to trzeba nowy kanał założyć, milion subów trzasnąć, nie? Zrobić, że szwagry, kurwa, no co, 360 chlejo online. Ale mówię, stoi się, ty, kurzy. Otworzymy kanał patologiczny, że szwagry live w 360 chlejo i będzie jak milion subów, to zaczynamy live. O. I chuj, w miesiąc nazbieramy i przebijemy nowy rekord polski. To wszystko jest możliwe do zrealizowania. No pewnie, że tak. Ale to chodzi jeszcze przede wszystkim o czas. O czas, bo dzieci rosną, rodzina, lata lecą. I żaden przycisk po tym tych lat nie zwróci. Także... Szwagier już stary człowiek i nie może. I nie może? No i nie może. Chcesz się przekonać? Polej, szwagier. Szklana pytanie. Zdroweczko, jeszcze raz się stuknie i już starczy tego stukania na dziś. A kurwa, siekiera. A macie może jakieś życiowe motto? Z kanału życiowe motto, bo ze śmiechem nie ma żartów. Nie, tak. A życiowe motto to jest, że wódka jest dla mądrych ludzi. Nie, życiowe motto, no dużo tych. Znaczy ja wolę swoje rzeczy wymyślać, nie? Tam żadnego motta nie biorę, nie? Pod uwagę jakieś... Ostatnio tam, nie wiem, czy to chyba czyjeś motto. Jak czegoś mocno chcesz i dążysz do tego, to osiągniesz, nie? Ale to takie uniwersalne jest. Koczowskie. No nie wiem, kto to powiedział, czy tam kto to napisał, czy to jakiś filozof, czy kto. Ale przede wszystkim rodzina na pierwszym miejscu. No, ale tak jak mówię, jak coś chcesz, mocno do tego dążysz, to osiągniesz, nie? I musisz w siebie uwierzyć. No to właśnie na tym dążymy. No bo jakbyśmy w siebie nie uwierzyli, to by i tego kanału nie było, nie? Więc jak ktoś tam ma jakiś pomysł, jak weźmie się do roboty, no to osiągnie. A jak nie zrobisz pierwszego kroku, no to nie zrobisz. No to nie będziesz miał do czego dążyć, nie? Czyli się brać do roboty. Tak. I... Jak to moja sąsiadka powiedziała, jak nie zaczniesz się budować, no to nie skończysz budowy. W życiu masz jedną butelkę, którą musisz wypić. I tylko od ciebie zależy, jak szybko ją wypijesz. I czy w ogóle wypijesz? No, o to chodzi. A jak nie wypijesz, to ktoś wypije. Więc wiesz, szanuj tą butelkę, nie? I tego. Albo szanuj, albo nie szanuj, bo może szybko wypijesz i będziesz miał wenę, sobie nowo kupisz. Albo napędzisz. Pić to trzeba umieć. Tak jest. Wszystko z alkoholem. A ile zajmuje wam nakręcenie jednego odcinka? Coraz dłużej. No. Właśnie chodzi o to, że najpierw musi być scenariusz, żeby mieć co nakręcić. Scenariusz w zależności od trudności, no to może się pisać albo dwa dni, albo może i latami się pisać. Nawet nie zależy od trudności, ale też od weny też nawet. I możliwości nagrania jeszcze, tak. Jakby, bo mamy kilka na przykład scenariuszy, które leżą i czekają na swoje nagranie. Na swój czas. Swój czas, no właśnie, bo YouTube swoją politykę też zmienia. Pewnych rzeczy nie możemy nagrać. Mamy bardziej takie pokazać. Ostrzejsze, mamy no, takie, ale... inna tematyka troszeczkę. No. I jak już mamy scenariusz, na przykład zaczynamy nagranie. A nagranie, wszystko też zależy... Jaki to scenariusz, ile miejsc... W plenerze, no. Czy nagrywamy tu tylko w chatce szwagra, bo pogawędka przy stole. No to pogawędka przy stole i na przykład w formacie szwagry, no to tam zajmie nam jeden dzień nagraniowy. Ale wideodowcip przykład... już trudniejsza sprawa, bo to jest 4K, już się bawimy ujęciami, detalami, przybiciem wszystkich, bo to tą samą scenę nagrywamy jedną kamerą. To samą scenę nagrywamy po kilka razy. Ujęcia bliskie, detale, szerokie, amerykańskie, no to i potem, żeby już ładnie było zmontować. No i w zależności od trudności scenariusza, że na przykład tu jesteśmy tu, potem jedziemy powiedzmy do Węgorzewa gdzieś tam, no to wiadomo, droga dochodzi, tam jakieś ujęcie, czy pogoda pozwoli, czy nie pozwoli, musimy zebrać ludzi, temu pasuje, temu nie pasuje, tu już ludzie przyjechali, żeby zagrać, a kogoś nam brakuje, na ostatnią chwilę szukamy kogoś, żeby, bo tak, miejscówki, w wielkim skrócie, biorąc pod uwagę właśnie miejscówki jakieś, nie? Osoby, które mają zagrać, pogodę na przykład i scenariusz, no to od jednego do nawet czasami gdzieś tak 6-7 dni roboczych, nie? Nagranie jakiegoś tam odcinka.
Tak, bo na przykład takie. Bo robimy odcinki takie koło dyszki, nie? Bo ludziom się podoba. Robiliśmy krótsze, to mówili, dawajcie dłuższe, dłuższe. No, już jak damy naprawdę za długi, to może dłuższe. Trochę za długi, więc ustaliliśmy, że tak mniej więcej u nas oglądają koło 10, tak 8-12 minut, nie? I... Znaczy prawdziwy widz obejrzy i tak, od A do Z. I 30 minut, no. By oni by z chęcią obejrzeli pełnometrażowy, ale no jakbyśmy zrobili pełno... No to właśnie zapytać, czy planujecie właśnie w przyszłości jakąś pełnometrażową wersję swoich przygód? No to... Mamy zamiar taki... Zamysł jest, ale jakbyśmy zaczęli właśnie pracować nad takim projektem, no to byśmy śmiechawe położyli raczej, nie? Bo to... Nie mielibyśmy czasu nagrywać właśnie wideo dowcipów, szwagrów i tak dalej. Wtedy byśmy, nie wiem, na przykład na rok musieli się odciąć i poświęcić się pełnometrażowej. Tak, tak, tak. Czyli na początku napisać scenariusz, później na przykład kilka miesięcy dopracować ten scenariusz, bo napisanie scenariusza dobrego też nie trwa tam właśnie jeden dzień. Czasami masz wenę, że jeden dzień, ale to napiszesz na 5-8 minut, nie? Ale taki no, na pełnometrażowy film co najmniej godzinę. I żeby tam akcja jakaś była, no to potrwałoby, podejrzewam, że około 4 miesięcy napisanie scenariusza, a później nagranie, załatwienie miejscówek i to nagranie nie mogłoby trwać tylko tutaj jedną kamerą, i wiesz, bo sprzęt też by się zajeździł, podejrzewam, przy nagraniu takiego materiału. No to i trzeba byłoby operatorów, dźwiękowców, wszystko. Tak. To większe troszeczkę przedsięwzięcie. No tak. I więcej by kosztowało. I więcej gości, tak. I więcej gości po prostu, żeby się też pojawiło. Byśmy zaniedbali śmiechawe, to byśmy nie mieli z czego żyć tak naprawdę i byśmy nie mieli na film taki nawet, nie? Więc to, no taka inna trochę bajka, ale być może kiedyś. Może gdzieś tam kiedyś pojawi się jakiś sponsor, który po prostu położy jakieś pieniędzy i... Tak, bo teraz nawet ostatnio gdzieś tam oglądałem, nie wiem, czy Kubę Wojewódzkiego, czy coś i ktoś był właśnie, stand-uperzy, że nagrali jakiś tam film chyba pełnometrażowy, właśnie na zasadzie takich skeczy, coś jak my robimy, tylko że pełnometrażowy, nie? No to więc już niektórzy robią takie coś, nie? Mają na to czas, mają jakieś tam pieniądze, mają sponsorów, no. Może kiedyś. A, jeszcze wrócę do długości nagrywania, bo zdjęcia to nie wszystko, jeszcze trzeba to zmontować. Tak. No i jeżeli nagrywamy normalny format, czyli zwykłe Full HD, no to tam montaż jakoś tam idzie, dwa dni, dźwięk tam, wszystko tam zrobić i jest okej. Pokolorować to tak. Z 4K jest inna bajka, no bo to już materiał dużo więcej waży. I później konwertować na YouTube'a jeszcze i tego. Proxy, a potem podmieniamy na ciężejszy materiał, no i montujemy w Vegasie, no bo taki program kupiliśmy i musimy na nim jechać. Taki mamy, no i tak na takim się nauczyliśmy montować, no i tam trochę utrudnienia są, no więc... No bo tam on za dużo materiału nie przyjmie. No, tam do 100 giga przyjmuje, a u nas czasami ma, kurde, i pół terabajta, nie? Jeden odcinek, tak, no. Tak. To już w 4K. To już musimy później dzielić na kawałki ten film tak, i nieraz 10-minutowy odcinek jest na sklejony z 5 części, po 2 minuty. Musimy to zmontować w całość i jeszcze zapisać później na YouTube'a oddzielnie, bo YouTube też trochę nam ostatnio utrudniał, jak zwykle. Jeżeli ciężki rozszerzenie takie, które on przyjmuje, ale musi skompresować i kompresuje na przykład ściemnia obraz i dźwięk na mono. No. I później musimy walczyć. YouTube'em, żeby, chociaż nie powiem, teraz oni się uprawnili. Teraz fajnie, teraz da się dogadać. Także... Mamy kontakt bezpośredni z człowiekiem i to podmieniamy te pliki. No. Także wbrew pozorom się wydaje, co tam wziął, nagrał i wrzucił. Nie? Kiedyś tak było, że wzięliśmy na przykład tam jeden jakiś tam dowcip, czy jedną sytuację z życia, nie? Nagraliśmy, ale to były 3 minuty. 3 minuty, mało tak naprawdę gadki, nie? A teraz ten scenariusz jest bogaty, wypełniony dialogami, żeby był sens to oglądać, nie? Bo kiedyś to tylko i idzie szwagier tam, wiesz, pierdolnie czymś. No. Szwagier, to weź może polej. No. No właśnie. I tak, ale to tempo. Chociaż ludziom to się podobało, no, nie? Trzeba zacząć tak nagrywać. A jak zareagowali ludzie na wasz pierwszy filmik? No to pierwszy filmik był Szumraki. I tak naprawdę to był test dla nas i dla społeczności, której jeszcze nie było tak naprawdę. No wrzuciliśmy ten filmik tak naprawdę dla znajomych, bo jak wrzucić, nie? No to na początku co? Na YouTube'a i udostępnij na Facebooku, nie? No i tam ludzie wchodzili, patrzyli, co tu odpierdolili, nie? Wchodzą, udostępniają, patrzcie tam, haha, nie? Że tego. 100 wyświetleń, 200, kurde, 300 wyświetleń. Ktoś to ogląda. Ja mówię, szwagier, zobacz, oglądają, widzisz, a ty nie wierzyłeś, nie?
Już dla nas to tak było, wiesz, jak 1000 wyświetleń nabiło, nie? I później tam kolejny film. No i za tydzień kolejny. No. I tak właśnie, wiesz, postanowiliśmy, że tak co tydzień będzie jakiś film, nie? I na początku robiliśmy te krótkie filmy, to jeszcze się dało. Głowa pełna pomysłów, to świeżo, już 5 lat robimy, więc też wyczerpujemy niektóre tematy, nie? Mamy tych tematów jeszcze, ale właśnie coraz trudniejszych, nie? Właśnie o to chodzi, że trzeba więcej postaci już teraz zaangażować, więcej miejscówek, żeby to ciekawe dla widza było, lepsze dialogi i temu to dłużej schodzi teraz, nie? A pierwszy filmik był taki właśnie, że reakcja ludzi chyba pozytywna była, co? Znajomi się śmieli, wiesz, że o, fajnie tam tego pisali. Potem znajomi na przykład z Moniek, to niektórzy popierali nas, a niektórzy się śmieli. Był podział taki, no. O, ten co wy pokazujecie, weźcie to. No. A teraz, o, szwagry, chodźcie, kurwa, coś. Szwagry, taki nagle tak, no. Szacun. Nie lubię takich ludzi w ulicy. No, bo myśleli, że wie, że będzie z nas pośmiewisko, a tu wyszło odwrotnie. Na ich nieszczęście. A który filmik na waszym kanale uważacie za najbardziej przełomowy? No to 3-4. Szambo! Szambo to jest tak Szambo. Jest, no. W sumie już... wcześniej wspomnieliśmy, że dzięki temu odcinkowi działamy dalej. Działamy dalej, tak. Bo no. Chcieliśmy zawiesić. Taki przełomowy właśnie. Tak zrobił. Że zobaczyliśmy, że społeczność się zbiera, że na portalach jesteśmy na wódę tak, i tam piwo, lajki, wszystko zbieramy. Jak pamiętam, że ludzie się zastanawiali, czy te szambo jest prawdziwe, wiesz, do dzisiaj pewnie niektórzy myślą, nie, jak szwagier, wiesz, pierdolną nura, bo tak normalny człowiek by, wiesz, wszedł, tak, a szwagier się nie pierdolił, nie ma co się pierdolić, trzeba się brać do roboty. Czapeczkę zdjął, jebnął nura, wiesz, odetkał lezoczki, szambo i zajebiście. No, szambo... bo to nie było prawdziwe szambo, bo to był dołek wykopany w ziemi, worek wsadzony, co rolnicy te kieszonki tam trzymają. Wielki klapę zrobiliśmy, pokrywa przysypaliśmy. Jeszcze wody napuściliśmy. No, dziadek przychodzi, co wy gada durnia walacie, dobrze dziadku tego. Idź tam, no. Nie. Tego I weź może. Daj nurę w świeżą krenówę. Tam, no. Nie wiem, mieliśmy czekać, aż się nagrzeje, ale to by było trzeba ze 3 dni czekać. To wodę, no zrobiłem tego skok. No to jak sami oglądaliśmy, to my pękaliśmy ze śmiechu. Jak to tak z boku wyglądało? No, ja już nie wytrzymałem na filmie, tam making of można obejrzeć, nie? No, tak, jest, że szwagier pierdolną nurę, Antek siedzi. Szwagier wychodzi na klucz na 23, ja się śmieję. Tak, dawaj, że... kurwa, gada, szwagier już nie wytrzymywał tak. No tak mu zimno było. I poszło dalej, zaczęliśmy. Potem było kilka takich fajnych odcinków, jak Perpetówka, no. Fucha i właśnie... Zwierzyniec ostatnio też. Zaczęło napędzać, napędzało na rybach. Szwagier żółwia do garka wpierdoli. Nie no, fajne odcinki. I zaczęły się napędzać i właśnie... Giełda. Fajnie było patrzeć, jak te suby przybywają. No, odświeżesz, patrzysz, o, tak. Jeszcze 5 więcej, jeszcze. A teraz, czy tam... 100 w jedną stronę, czy milion dwieście. Nie robi wrażenia. Znaczy nie, nawet już nie namawiamy do subskrypcji, bo to nic nie daje tak naprawdę, nie? Chcemy, żeby po prostu ludzie sobie oglądali, poprawiali humor, czy to na jednym komputerze, jak to całymi rodzinami, czy na kilku urządzeniach, to dla nas bez różnicy, nie? Aby oglądali sobie, poprawiali humor i... A tym bardziej, że u nas ogląda dużo więcej osób, niż mamy subskrybentów. Dlatego, że my trafiamy do starszej widowni, a nie każdy starszy człowiek potrafi założyć konto gdzieś tam na Google'ach, żeby zasubskrybować. No i czasami po prostu wyszukują. Tak. Co tam szwagry nowego wrzucili, albo przyjdzie, powie tam dla córki czy komuś, tam weźmie tam włącz, szwagru, czy coś. Już teraz coraz więcej starszych jest mobilnych, ma te telefony, smartfony, nie, wiesz, internet i piszą nawet, wiesz, nawet się uda im komentarz napisać czasami. Mówi, że ja tam jestem starszy tego, mam 65 lat, ale nawet mamy na elicie szwagrów swoich i w szwagrach też takie osoby. Po 70, po 70 mamy, że... nawet pan 72 lata tak. Do nas list napisał, to było tak przyjemne czytać i on tam jakieś historie nawet, nie? Nawet trzy chyba historie rozpisał. Swojego życia? Znaczy takie historie, które możecie wykorzystać, mówi, możecie wykorzystać do tego. To jedną chyba znaliśmy, nie? Czy nawet już mieliśmy nagrano. Ale jedna to w ogóle taka rewelacyjna była. Ale to jeszcze się nagra pewnie. No, no i... Pozdrawiamy. Fajnie wiedzieć, że właśnie... Bo jak oglądają nas dzieci, my nic nie jemy do dzieci, bo jednak alkohol, przekleństwa, ale na tym się bazuje nasz polski humor. Ja nie wiem, może gdzieś tam w wielkich miastach człowiek się ogranicza i się boi powiedzieć, kurwa, nie?
A u nas... Szwagier w Siogrodniku, jeżeli... w wielkim mieście siedzi. Kurwa. No, a u nas to proste życie, no, to wiesz, no wychodzisz, siema sąsiad, o kurwa, siema, nie? Wiesz, to takie normalnie się traktuje jak przecinek czasami. Nie mówię, że tak jest to nagminne, nie? Czy coś. No, ale młodzież nie powinna brać z nas przykładu. Tak. Bo nagrywamy jak przynajmniej dla pełnoletnich. Tak. I jak wypijesz z ojcem pierwszą flaszkę, no to możesz siadać i szwagrów oglądać. No i za granicę nas ogląda. Ogólnie po statystykach patrzymy, że odcinek obejrzało na przykład tam 1 000 000 osób, z czego 40% to było subskrybentów. Albo 35%. Reszta nie są subskrybujące. Tak, a 20% za granicę, czyli też fajnie, nie? Także Polonia. Że dużo Polonii tęsknią za Polską, za naszym krajem. I lubią taki klimat PRL-u. Tak. Bo oni wyjechali wtedy, jak babcia miała, matka ich miała taki domek, nie? I oni wtedy wyjechali i tęsknią za takim czymś. Ten domek miał być już dawno zrównany z no, ziemią. U nas trzeba jeszcze teraz, trzeba zrobić taki jeszcze stać, parę odcinków, albo nawet cały ten, że tak za czasów PRL szwagier przychodzi tu z konewką mleka, stawia, wiesz, takie... się cofnąć jeszcze w czasie trochę, zrobić parę odcinków, nie? A my mieliśmy przecież. Tam na ale tak, tam coś. No, bo ale tak wiesz. Budżetu w tej chacie jest. No, tam czasami wykorzystujemy coś tam. Ale, no, także, ale za dużo tu nie możemy zmienić. Nie? Tak. Tu jeszcze babcia rządzi. Rękę trzyma na tym. No i tak. Sam jak byłem, właśnie miałem podobny kredens i właśnie też jaką kuchnię. No, każdy właśnie. Każdy taki... w ogóle coś takiego miał. Miał. Może taki... to jest ten sentyment właśnie. Ja nawet ludzie... u nas w piwnicy taki kredens tam stał, nie? Kiedyś. No, stał. Stał taki kredens. Wy też akurat nie mieli coś takiego. Tak jest. To wtedy PRL był, co miałeś. Jedyny co... mebel był dobry, tak, jedyny mebel, można nie? było dostać, ale, tak. ale niektóre są tak, że tu szufladeczki, tu jakaś wstawka. Były trochę rozbudowane. Inne modele były, ale na tak jak teraz w niektórych sieciówkach możesz kupić taki kwadrat albo inny kwadrat, nie? Ale później zachodzisz, wiesz, do różnych mieszkań, masz takie same meble. Za 30 lat ktoś będzie nagrywał, wiesz, na meblach i na meblach z Ikei. I powie, o kurwa, ja tęsknię za tymi czasami. Czy jest coś, co do tej pory nie zrealizowaliście, a planujecie zrealizować? Jest tak, sporo takich właśnie, pomysłów. Szwagier już wcześniej nawet wspomniał, że jest kilka scenariuszy, które czekają na nagranie. A wszystko dlatego, że YouTube założył swoje zasady. Polityka, tak, ale on zasady były wcześniej, ale YouTube jakby przemykało. Powiem szczerze, że ten YouTube to trochę dziwny, bo czasami coś blokuje, później odblokowuje, później znowu ręcznie już zablokowane. Takie dziwne na razie to jest, nie? Jeszcze to jakiś przełom taki jest, że te, no, oni ustalają swoje te zasady, nie? Ale mamy takich, mamy po pierwsze te scenariusze, co szwagier mówi, mamy jakieś w zamyśle, jakieś może nowe seriale, ale na razie brak czasu, wiesz, nie chcemy wszystkiego na raz walić, żeby... Bo później na przykład co, będzie 10 seriali, wyjdzie po 2 odcinki w roku, to bez sensu, nie? Więc... Na razie tam nagrywamy, co nagrywamy, tam mamy jakieś tam swoje pomysły, swój tok myślenia, jak gdzieś na to się wyczerpią pomysły, no to coś nowego na pewno się zacznie, nie? No i właśnie czasami się chce coś nagrać, ale z obawy na to polityku YouTube'a mówię, albo zmieniamy scenariusz, bo nie możemy tego pokazać. Tak jest. Bo są czasami sytuacje, że tak, by się pokazało jakiś tam narkotyk, broń czy cokolwiek, a to tego wszystkiego nie można pokazywać na... To jest algorytm, który po prostu jakoś wychwyca. Tak. To jest niby film reżyserowany, no właśnie, że tak to... jak no, krótkometrażowy film, fabularny, więc tak. Można wszędzie to niby można to nagrać. Ale, no, ale niestety polityka YouTube'a jeszcze tego nie rozróżnia, nie? Tak. Tu chodzi akurat nie teraz family content. No, tak, i trochę bez sensu. Tak, jest, alkoholu no. nie można, produkcji bimbru nie można, broń produkcji jakiejś petardy czy cokolwiek nie można. Przekleństwa nie można. Blizny też nie można, podtekstu erotycznego też nie można. No. I w rezultacie się zostaje co? Nic, no. Siedzisz i się modlisz, nie? A musisz rozśmieszyć. Też nie można, bo do którego Boga się modlisz, nie? No. Wiesz. I tak, religia, no... polityka i tak... Tak, no, 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 no... I co? Zostaje. I właśnie są plany i czekamy, że może ten jednak YouTube się ustabilizuje i machnie ręką. W sumie można nagrywać dla pasji, ale ja tracę swój czas, ale ja swój czas cenię. I jeżeli ja będę miał wsparcie jakieś finansowe, na przykład na ten projekt, który nam grosze by się znalazł, nie zarobi, no to oczywiście.
bo czasami jest jakiś na przykład sponsor, czyli na przykład jakieś lokowanie produktu, no to możemy sobie pozwolić na więcej, jeśli oczywiście też klient będzie chciał, nie? Bo to... Są też widzowie, którzy pomagają akurat i na Patronite. Tak, właśnie, o to chodzi. To był krok na Patronite, bo tu na YouTubie się ukróciło. I wszystkie te, co z bluzgami czy coś, to podostawały złote medale, albo zbanowane filmy. No i stwierdziliśmy, albo będziemy nagrywać grzeczne filmy, które już nie będą bawić, a będziemy dla dzieci. Albo nagrywać, będzie wsparcie. Albo i będziemy... mówimy nie cenzurze i widzowie się składają, że tak powiem, na to, żebyśmy mogli realizować kolejny projekt. No. Trochę wyszło, trochę nie wyszło to, nie? Ale bo zawsze. Dalej, no. Co? Ciągniemy dalej na razie. No, pozwalamy sobie na trochę więcej, ryzykujemy, nie? Bo te filmy na pewno w przyszłości zostaną zablokowane, ale tak staramy się to wyśrodkować, żeby trochę i dla widza było więcej pokazane, a żebyśmy my też coś z tego mieli, tak? Bo, no bo jednak to jest nasza jedyna praca, i nie? I podczas scenariusza to też tam kontrolujemy, żeby nie daj Boże gdzieś tam więcej nie poszło jakiegoś tam słowo na kart, że... No, to może, no, i dobre, nie? Tak dalej. No, oczywiście, jak teraz z perspektywy czasu obejrzeć Bimber, no, w którym padło 33 niecenzuralnych słowa, no to... Jak w polskim filmie. No, oczywiście. Tylko, że tam było 12 minut, czy ile, tak? Ale polski film ma, godzinę, nie? To trochę, średnia trochę podskoczyła, nie? Ale nie, bo to tam jeszcze na montażu się nie znaliśmy, a to taki długi odcinek był, więc... I nie montażu, i nie scenariusza nie mieliśmy. Tak, my tak. My tak jechali z głowy. Tak, tylko zapiski były chyba zrobione? Nie. Było nawet zapisek? Ja tylko mówiłem, pilnowałem po prostu scenografię, mówię, dobra, teraz to i to scenę gramy. A później przy montażu, jak nie tu, kurwa, to tu, kurwa, jak nie tam, to tu. I mówię, szwagier, albo będą trzy kurwy pod rząd, albo to będzie bez sensu zmontowane, nie? No i zmontowaliśmy, że były te trzy kurwy pod rząd na przykład, nie? No i to był taki odcinek. Polecamy. Zobaczyć w ogóle, jak to wyszło. Bo to nie każdy może to zobaczyć, bo to jest od 18 lat dostępne. Już zdjęli ograniczenie wiekowe. Zajebiście. Polecamy dla każdego. To nie wiedział, czyli już można pędzić Bimber legalnie. Link w opisie. Tak jest. I pochwalcie się jeszcze na sam koniec, czego jesteście najbardziej dumni. Dumni, że... Że mamy dwa przyciski? Nie, ja jestem dumny, że na pewno, że osiągnęliśmy, można powiedzieć, sukces, nie? Mamy fajną społeczność, nagrywamy dalej, będziemy nagrywać dalej, bo pomysły są, może czasu trochę mniej, no ale działamy, tak? To sukcesem jest na pewno. Powiem tak, że YouTube, ta praca dała więcej satysfakcji niż się spodziewałem. Się poznało dużo ludzi, innych twórców, wymienialiśmy się doświadczeniem. Się zrobiło niesamowite rzeczy, które by człowiek normalnie w życiu by nie zrobił. Tam to szwagier pod pociąg wpadł, to drifta jakiegoś zrobił. A skok ze spadochronem, lot samolotem akrobatycznym. No, to zajebiste było. Plecy do dziś bolą. Regaty, mówię, tak się zaraziłem bakcylem żeglowania, że zrobiłem patent na żeglarza jachtowego. Mm-hmm. Taki teraz ze mnie wilk jeziorowy. Nie, ostry miecz jest. O. Solidny miecz. Solidny miecz, ostry. Imię żeglarskie takie dostałem. I po prostu... Coś ciekawego, można więcej. Że człowiek dzięki temu jeszcze pojeździł po Polsce. Tak. Jakieś wyzwanie mieliśmy. Bo jak siedzisz, wiesz, w tej pracy, przypuśćmy te 8 godzin czy 10, to siedzisz w tej pracy, przyjdziesz do domu, trzaśniesz piwko, przypuśćmy przysłowiowe, pstrykasz na kanałach. Zestrasz się, i zaśpisz. No i nawet nie chcesz niczego więcej, nie? A tutaj właśnie taka praca jest, że pojedziesz gdzieś nagrywać. Poznasz kogoś, ktoś ci powie, że możesz tam coś wpaść, coś zobaczyć, czy ten. Takie horyzonty się poszerzają, nie? Tak i jak szwagier mówił właśnie, skok ze spadochronem. Człowiek by nawet kiedyś nie marzył. Lot balonem, ja kiedyś marzyłem też, żeby się przelecieć. I nie? Właśnie przeleciałem. No. Ten lot akrobatyczny, no, niesamowite wrażenia, nie? Zresztą będzie jeszcze relacja, bo mamy materiał, więc tylko czekamy, nie? Kiedy tam czas będzie, któreś sobotę zmontować i dać fajny pomysł na to zrobić. Po prostu dużo tych przeżyć i mówię, człowiek... Ludzi, naprawdę dużo fajnych się poznało, nawet nie tylko z YouTube'a, ale i ogólnie podczas nagrań, tak. Aktorów bierzemy, jakichś nawet amatorów, poznajesz po prostu. Dużo możliwości, dużo więcej możliwości to daje, nie?
A pytanie jakie było ogólnie? Sukcesy. Sukces. I to, że człowiek się pojawił w telewizji na kilku wywiadach, gdzieś tam w radiu czy coś, projekt z Urzędem Marszałkowskim, to jest wszystko takie nakręca. W ogóle sukces, na przykład ty przyjeżdżasz, się interesujesz nami, to już jakiś jest sukces, nie? Wiesz, my dajemy wywiad. Bo jestem fanem, dlatego się interesuję. Widzicie? Uważajcie. No, a nawet to, że możemy komuś coś dać, nie wiem, my na przykład robimy wakacje Tadzika, dla niego też dajemy jakoś tam satysfakcję z tego, nie? Fajnie, no. A 4 odcinki się pojawiły, albo 3. Nie, 5 odcinków drugiego serialu i rok temu 6. To 2 sezony. Więc, no więc dużo możliwości jest, poszerzanie horyzontów, nie? To za sukces uważamy. No i robimy dziwne rzeczy. I robimy fajne. No, jeszcze najlepsze jest to, że robisz to, co lubisz, nie? To jest najważniejsze. I to nie, jest sukcesem. To jest sukcesem. A nie, że musisz się przymuszać do czegoś, nie? To jest fajne. A jeszcze jak a prywatne sukcesy jakiś... to jeszcze, wiesz, tam rodzina, wiadomo, nie? O, u mnie synek się urodził rok temu, nawet ponad, nie? To o prywatnych sukcesach nie ma co mówić, bo bardzo dużo jest i byśmy musieli do wieczora przy flaszce siedzieć, opowiadać sobie. Flaszek nam nie brakuje. No to zostaniemy już poza kamerą i będziemy sobie opowiadać. Mamy własną flaszkę, mamy sprzęt. No, możemy sobie pozwolić i się rozwijamy po prostu i technologicznie. Także nie wiem, czy widziałeś ostatnio nasz teledysk. Ja pytałem już wcześniej. Także też mogliśmy sobie kranem pośmigać, bo tak zazwyczaj mamy ten sprzęt, ale nie możemy wykorzystać. Nie? Do Mateusza jeszcze trzeba na flaszkę wpaść. O, właśnie, Mateusz. Kiedyś jeszcze stoi szwagróweczka, czeka. Przygotowana. W lodówce, ale się nie chłodzi, bo wyłączona lodówka. No, szwagier za prąd nie płaci, to co? No nie będzie to zbierał. No. I to, że robimy robotę, która nam się podoba, ja jeszcze, jak mamy z tego parę złotych, to jest w ogóle sukces. No. Szwagier kropkę postawił na D i tyle. Nie, no bo trzeba robić to, co się lubi i żyć z tego. O, tak. I to wtedy warto ryzykować. Nie, warto ryzykować, warto przejść do przodu. I warto mieć jakąś pasję, nie? Nawet właśnie ty z pasji do nas przyjechałeś dzisiaj, nie? Zapraszamy też na kanał. Tak, właśnie. Znaczy w sumie zapraszamy na kanał. No my jesteśmy na tym kanale już. Więc zaprosimy. Ale dać subek, jeżeli ktoś przypadkowo tak trafił, albo dzięki naszym lajka, trafił. Suba. Tutaj kanał podróżniczy. Wywiady, podróże i takie tam. I właśnie zazdroszczę dla Artura, że ma czas na podróże. Ale i niestety właśnie mamy rodzinę, dzieci, no ja sobie chcę powiedzieć, że chciałby gdzieś pojechać, podróżować, ale no, ograniczenia. To u ciebie wiesz, już dzieci, już właśnie takiej wielkości, że już jeździć, można jeździć. No, u nas Franek ma dopiero rok i 4, nie, tam niecałe, no to jeszcze tak trochę ciężko na niektóre tematy się wbić, nie wiem, na jacht, no, nie bardzo płynąć, nie? No, ale wszystko jeszcze przed nami. Jeszcze nie jesteśmy tacy starzy. Szwagier to już do piachu idzie, ale to... Postanowiłem jacht swój zbudować. Wczoraj kupiłem jeden zestaw linek, dzisiaj kupiłem drugi zestaw linek. Córka się pyta, tato, po co ci? Będę się wieszał. To się nadaje na jachty, nie? Mówię, od czegoś trzeba zacząć budowę, nie? Szwagier już niebawem zakłada nowy kanał. Buduje jacht. Wbijajcie suby, wszystko. Ale kajaka to tobie tu w 15 minut mógłbym zrobić. Ze stropianu wyskrobię. Nie, nie ze stropianu. A z czego? Kiedyś ci pokażę. O. I tak. Szwagier buduje kajak. Także obserwować Artura i podziwiać jego fajne życie, zanim jeszcze tak jest kawalerem i ma czas na podróżowanie. Nie ma dzieci. Słuchajcie, to jest jeszcze nic, bo ja się w 2020 roku wybieram w podróż dookoła świata. To moje marzenie kiedyś było. Też. Dookoła nie wrzucam. Rzucam robotę i po prostu wybieram się podróż dookoła świata. Zaczynam od Europy. A czym? Stopem i statkami i samolotami, wszystkim czym się da. A wiatrakowcem też? A wiatrakowcem? Bo właśnie, bo my mamy, moje marzenie, szwagra też, czekaj, zaraz, wiatrakowiec kupić i sobie podróżować, ale to może kiedyś opowiemy na swoim kanale. Wiatrakowiec, jak nie wiecie co to jest, to wpiszcie, jest zajebista maszyna, taki samochód ze śmigłem z tyłu, nie, na dupie. Wiatrakowiec może chodzi. Nie, to jest taki ala helikopter, nie, wiesz, że ma z tyłu takie śmigło napędowe,
To jest górne, to tylko utrzymujące, wirnik nie, on nie jest napędzany. Latasz bardzo łatwo, więc może kiedyś. Dwuosobowy. Może kiedyś się spełni marzenie, kupimy sobie wiatrakowiec ze szwagrem, będziemy latać na spotkania z widzami. Na flachę Ty, będziemy chodź latać. Zrzutkę zrobimy na wiatrakowiec ze szwagrów. Zrzutka.com czy jakoś tam. Artur będzie jechał dookoła świata. A my będziemy przywozić dla niego flachę z Podlasia. A odnośnie daleko nie pojedziesz, bo wiesz, że ziemia jest płaska. Ale to co, dookoła się da. Pokaż do kamery tutaj. O. Dookoła świata podróż będzie wyglądać tak. To jest mapa rzeczywistej mapy Ziemi. To jest, widzisz. Rzeczywista mapa Ziemi. O. Na żółwiu, na słoniach i tak dalej, itp. No. Także, ale dookoła zrobisz. Dookoła zrobisz. No, tak jest. Zrobisz kółko. Spoko. Więc... Mapy tej ci nie dam, bo to jedyne w swoim rodzaju. Jak będziesz podróżował, to masz tam GPS-a, a tutaj my mamy mapę swoją. Jak ty będziesz, my będziemy z tą podróżować, on będzie z tamto i tak się spotkamy. Założę koszulkę Śmiechawa TV, będę z każdego miasta, bo dodam wszystko. O, zajebiście. A masz, szwagier, jakąś koszulkę? Koszulkę poszukamy, ale na razie chcę dać sobie kubeczek, żeby... Woda. Jak będziesz podsyłał będę zdjęcia, na podróż. To oznaczaj nas na żeby Instagramie. Jak będziesz podróżował, zakładaj Instagrama koniecznie, rób tam zdjęcia, oznaczaj Śmiechawę, a my będziemy wchodzić i sprawdzać, gdzie akurat, świecie, tak? Gdzie akurat Artur dzisiaj sobie przycupnął na chwilę. Gdzie akurat nie teraz się znajduje. Tak jest. Dobra, fajna myśl, fajny pomysł w ogóle. No z każdego miejsca w ogóle zdjęcie. No. I Artur, życzymy wytrwałości i sukcesów. No. Pewnie, że tak. Już sobie coś takiego założyłem, także już nie ma po prostu wyjścia. Już, po prostu to już się przyznałeś, tutaj się przyznałeś przed kamerami, przed wiesz. Już teraz miliony po prostu to oglądają, tak już nie ma wyjścia teraz. Każdy po prostu trzyma kciuki. Trzymajcie kciuki, lajkujcie. I Artur wybiera się już niedługo w podróż. No. Może no przyspieszy nawet swoją decyzję. Zależy ile lajków będzie. Także... Na dziś to tyle? No, na dziś to nie. Dziękuję Wam za rozmowę, było naprawdę bardzo miło. Dzięki bardzo. Nie wiem, nie widać. Dziękuję bardzo, nam fajnie. Pozdrawiamy Twoich widzów. Lajkujcie film oczywiście, udostępnimy gdzieś tam u siebie na kanałach. Tak, więc będziecie mogli. Udostępniajcie dalej i. Tak jest. Artur, niech coś się dzieje. Życzymy spełnienia marzeń. Bardzo Wam tak dziękuję. Jest. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki. Wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć. Hej.